odpierdalał tu całej roboty, to żaden, to wy byście nie dostali roboty. No ktoś musi być tym męczennikiem nie i dźwigać ten krzyż na swoich plecach. Ja w łóżko. No, moim zdaniem Natan jest czymś w rodzaju... To jest może słabe porównanie, ale Jezusa Chrystusa dzisiejszych czasów. Galafery, nigdy nie miałem takich. No bo nie trenujesz, dlatego. I czy męczennik. Ej, ale nie dotykaj mi kurwa chaina, on kosztował więcej niż twój dom, kurwo. No i co z tego? Dlaczego mi dotykasz tego chaina? No bo lubię. Nie dotykaj kurwa tego chaina, bo ci też dotknę kurwa to na przykład, opasek. Dobrze, Amadeusz, myślę, że będziesz musiał usiąść między chłopakami, bo inaczej... Dobra, nie ma problemu. No i... Dobrze, jebać kurwę. Bardzo dobrze, już odcięło cię dziwko. Chodź tutaj na tanku, chodź tutaj. Liście odciął? Usiądź między niego. Do domu Won stąd, już. Kurwo. Amadi, przejdź o jedno. Do domu już. Won stąd, kurwo. Natan, usiądziesz sobie tutaj. Natan, usiądź na moim miejscu. Ty, nie uciekaj, ty. Dobrze, ty uciekasz. Jebać się. Moje okulary. Odwróć się. Frajerskie, kurwo. Zaraz to będziesz rozjebana, dziwko. Jak się, kurwo, zachowujesz? W tył głowy, tak. Kurwo, z mikrofonem? Dziwko pierdolona? Jedna rzecz, jedna bardzo ważna rzecz. Ja powiedziałem, że nigdy go nie uderzę, ale oddać mogę. Ja go nie uderzyłem, tylko mu, kurwa, oddałem. Frajerzyno pierdolona. Stop. Gracjan, przesuń się na lewo, proszę. Chuj ci w dupę, kurwo. Dobra, usiądź tu, Amadeusz, proszę. Tył mu z mikrofonu walisz i szmato... Zdychasz, to ty będziesz dziwko, jeszcze chwila. Panie, okulary latają. Nie rzucamy mikrofonami. Denis. Szmato. Dobra. Gardę, kurwa. Dziwko ty jebana. Dobra, poszła zemsta ze strony Gracjana. Gracjan, chcesz to skomentować? Ty kurwo, za takie coś, ty dziwko jebana, co ty kurwa... Słuchaj, przegięłeś kurwa, nie? Co ty kurwa robisz? Miałem już przeciwko Denisowi, jestem przeciwko tobie, kondonie. Daj im pierścionek, co? Kosztował więcej. Jebać ci, kurwo. To jest pierścionek, podaj. Jebać się, kurwo. Ciebie jebać, frajerzyno jebana. Plujesz, ty kurwa frajerzyno. Pluję, kurwa. A ty co, na dzieci naplułeś, kurwa, cwelu przypadku. Dobrze. I co? I dzieci cię od celi zwyzywały. Ale wiesz, co ty teraz zrobiłeś? Wiesz, co ty zrobiłeś? Cieszę się z pięści dostać, bym cię zabił, człowieku. Cieszę się, że wychowawczego dostać, bez kitu, nie? Zasłużyłeś naprawdę, nie? Dobra. Słuchaj, takich frajerskich numerów to nie powinno w ogóle być. Tak, a kurwa 4-1. Powinna być wypierdalać, są dziwko jebana. A ze Sparty. Słuchaj, dziwko, ale od tyłu wyjebałeś mu z mikrofonu, ty szmato pierdolona. Z tyłu głowy nie rzuciłem. Dziwko ty jebana. Nie rzuciłem, cwelu. Zaczął mi o głowę, ale to nieważne, tak by się nic nie zrobił, tak. Jak się czujesz? Fajnie? Dobrze, i tak jest 4-1. Czemu 4-1? Bo kurwa, raz cię zliściowałem. Ale frajerskie się kurwo nie liczą. Weź się jebany. 4-1 kurwa, cwelu. Nikt nie trafi tobie takiego liścia, czy kulaki tak ładnie latały, nie? Nie no, trafił. Nawet Denis mi mocniej jak podczas seksu bije. O, no to fajnie. To serio, fajnie. A szachta poprawia. Podobało ci się? Pizdę, kurwo. Ej, aż śmierdzi stąd z wodem, kurwa, szachty. Nie mogę na ten pedalski ryj patrzeć. Trzech, kurwa, kroplodytów i jeden alkoholik na środku, kurwa. Wstyd za ciebie, kurwa, widz, co ty robisz, kurwa. Natomiast Gracjan, ty miałeś za zadanie... Za ciebie, kurwa, ty. Ja się nie wstydzę. Jak nie widać, że się wstydzi? Widać, że niezmaczony jesteś. Z każdym. Ja się... Ale co z każdym, kurwa? Ja jestem takiego zdania, że jak ktoś się do niego czepia... Ale widzisz, co on, kurwa, zrobił? Opluł go, kurwa, ty! Dobrze. Popie. A Denis też się co on zrobił? Wiesz, co to, kurwa, znaczy? Słuchaj, wiesz, co to, kurwa, znaczy? Co znaczy? Ale też Gracjan powiedział, że go nie uderzy, na przykład. Co znaczy oplucie? Tak, ale ja powiedziałem, że go nie uderzy. Obiecał, że mnie nie uderzy, tak, czyli... Tak, ja tobie oddałem. Ja ci obiecuję, że gdybyś mnie, kurwo, opluł... Ja tobie nie uderzyłem, ja tobie oddałem. Ale kurwa... Ej, jeżeli ty byś... Kurwę, to ty ruchasz w nocy, czyli Deniska. Dobrze, panowie, bo zaraz będzie musiała być ostatnia osoba, natomiast ty, Gracjan, miałeś za zadanie wejść, bo wiem, że miałeś pretensje do Denisa za ten wywiad, kiedy on mówi, że cię rozjedzie w ciągu kilku sekund, a skupiłeś się na Natanie. Czy chcesz coś powiedzieć, zanim wejdzie sekwento do Denisa? Wiesz co, no ogólnie jedna rzecz mi się nie spodobała, bo nie wiem, jakby to ogólnie było, jeżeli byś naprawdę we mnie wjechał, nie? Jeszcze raz? Nie wiem, jakby to było, gdybyś naprawdę we mnie wjechał, ale ogólnie zastanawiam się strasznie ta walka, no bo... Ale na moje to ty sam sobie jesteś winien, że w ogóle tam poszedłeś do nich, te. Tak, ale ciebie to w ogóle... Ogólnie, ale ci mówię tak szczerze, nie? Po tym, co... Kurwa, ja nie rozumiem. Jeszcze raz. Głośniej. Jeszcze raz, wiesz co, nie podoba mi się to, że ty mówisz, że... żebyś we nie wjechał, byś mnie zabił, nie? Więc ogólnie... Nie zabiłbym cię, no... No tak, ale wiesz co, no, mimo tego dziwnie to się wydarzyło, bo jakby, wiesz, miałem się...